Witam serdecznie wszystkich hodowców. Powoli dobiega końca aukcja bonów na rzecz zakupu kabiny dla oddziału Toszek. Już teraz chciałbym bardzo podziękować tym, którzy ofiarowali gołębie, już teraz uczyniłem, ale też tym, którzy je licytują. Chciałbym jeszcze do tej aukcji nawiązać w paru słowach, zachęcić do licytowania tych gołębi, bo naprawdę mamy 43 gołębie na aukcji od bardzo znanych hodowców, ale też kapitalne gołębie od tych hodowców może mniej znanych, ale na poziomie oddziału, okręgu, zajmujących od lat czołowe miejsca. W sobotę 23 kwietnia zakończy się aukcja tej pierwszej części bonów o godzinie 20:00 i tutaj w tej grupie możemy znaleźć gołębie takich hodowców jak czołowy hodowca Jerzy i Marcin Biskupek z oddziału Pyskowice, Arkadiusz Brzeziński, którego też nie trzeba przedstawiać. Mamy tu Piotra Bugałę, nic dodać, nic ująć, zawsze w czołówce od ładnych paru lat Polski. Krystian Duda, może mniej znany, ale naprawdę jeden z najlepszych hodowców oddziału Toszek od wielu lat, zajmujący czołowe pozycje, znawca też gołębi pocztowych, postać naprawdę warta zauważenia. Od Sebastiana i Iwony Feberów mamy gołębia z oryginalnych gołębi drapy i to ze starej linii. Tadeusz Gierczak podarował to, co ma najlepszego, to chyba jedyny hodowca w Polsce, który w swojej kolekcji gołębi rozpłodowych posiada tak znaczną liczbę gołębi od ferkerków na jednej z najlepszych hodowli holenderskich. Andrzej Głazik to nie tylko firma Prima, ale świetne gołębie w rozpłodzie. Na pewno coś świetnego ofiaruje. Jarek Grzankowski, który naprawdę ma skarby w swojej hodowli i jeżeli już daje bon na gołębia, to na pewno będzie to gołąb z najwyższej półki. Waldek Jaruszowiec z oddziału Tworóg, też bardzo czołowy hodowca. Arek Jędrysik, tak samo znakomity hodowca czołowy i oddziału Toszek, ale i okręgu, który podarował też bon na gołębia ze swojej najlepszej samicy. Sam byłem naocznym świadkiem, jak ta samica zajmowała pierwsze konkursy z kilku lotów. Była na kilku wystawach, także na olimpiadzie, z tego co pamiętam. Naprawdę wybitny gołąb, wybitna samica z tej linii, cały czas te gołębie są obecne. Kałuski Dariusz, Martyna, też czołowa hodowla, szczególnie w lotach gołębi młodych w oddziale Pyskowice. Marek Kobeszko to jest hodowca, który też ofiarował bon na gołębia, a który w lotach gołębi młodych był na pudle w Polsce w zeszłym roku. Bogdan Kostosz, warto zwrócić uwagę na rodowód, czy na te gołębie, z których chcę ofiarować, bo to rzeczywiście są przewartościowe gołębie z linii Hurikana, Superdomena. Tomasz Kubik, Maj Wojciech, Malek Joachim, to też warte zauważenia bon, ponieważ będzie to po olimpijce w standardzie ze świetnego też sparowania. Radek Małolepszy, który ma naprawdę świetne gołębie. To będzie 23 w sobotę od godziny 20:00. Te gołębie będą licytowane już na zakończenie tej pierwszej partii. Natomiast 24 w niedzielę od godziny 19:15 mamy tutaj gołębie, oprócz tych gołębi z naszej hodowli, Patryka Wyżgoła i Reinholda. Patryk to jest naprawdę czołówka oddziału od wielu lat, lotujący świetnie gołębiami. Potem Patryk i Michał Wróbel dali gołębia po swoim super samcu. Warto zwrócić uwagę, ten samiec pochodzi bezpośrednio od Markusa Sotora. Gołąb był ten, ojciec był najlepszym lotnikiem oddziału. Ponadto Woźniak Sławomir, też warto zwrócić uwagę na rodowód. Wojsa Dudarewicz, od lat czołowa hodowla oddziału Zawadzkie. Denis Sufner z kapitalnych gołębi podarował, warto zajrzeć w ten bon. Suchiński Zdzisław, z tego co pamiętam, muszę sobie to sprawdzić, ale wydaje mi się, że to jest ten rzeczywiście taki hodowca, który też jest
czołowym hodowcą oddziału Pyskowice. Także mamy tutaj Waldka Piszczały czy Dominika Palarskiego, bo ich przedstawiać nie trzeba. Grzesiu Owczarek to jest ten hodowca, który miał w swojej kolekcji gołębi rozpłodowych słynnego Ferrari od Haralda Grimme. Tu będzie gołąb zimbredowany po dzieciach Ferrari. Nisler Kokoszka, Piotrek Musik, bardzo znany. Warto zwrócić uwagę na rodowód Wiesława Mikołajowa, bo naprawdę i z gołębi Kittela, i z Porsche tam się pojawiają. Mistrzowie dalekich dystansów, Tomasz Adam Mentel z hodowli też Matusków, to też jest hodowla warta polecenia i warto zajrzeć w te gołębie, bo lotują naprawdę dobrze. Mariusz Kotarski, tutaj także zwracam uwagę na ten rodowód, ponieważ jest to bezpośrednio bon na syna bądź córkę 11 asa Polski w kategorii H z 2016 roku. Także również z tego, co ma najlepszego, został go podarowany. Armin Kaminiosz, Kaca Adam, Lipiński Piotr, Gola Rudolf Hubert. To są naprawdę uznane hodowle, może nazwiska mniej znane, ale zawsze zajmujące czołowe miejsca na poziomie oddziału, okręgu, rejonu. Zapraszam, zachęcam. Myślę, że trzeba sobie nawzajem pomagać. Dobro wraca, pamiętajmy o tym. Jeszcze raz dziękuję tym, którzy ofiarowali gołębie i którzy je wylicytują. Dobry lot dla wszystkich.